15 stycznia w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa dotycząca wieczystego użytkowania przez spółkę Dorex terenów centrum miasta, naszej Otwockiej Dziury. Kiedy inwestycja miała być zakończona i dlaczego przesuwano termin jej wykonania? Jak dowiadujemy się podczas przesłuchania, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marzeny Połosak, zmiana zakończenia terminu inwestycji nastąpiła w kwietniu 2010 roku. Było to przesunięcie terminu z pierwotnego 30 września 2009 roku na termin 1 grudnia 2010. Powodem do przesunięcia terminu miała być konieczność otrzymania środków z kredytu przez inwestora. Gdy spojrzymy na termin, w którym inwestycja stanęła w miejscu, możemy zastanawiać się nad sensem takiego posunięcia. W internecie łatwo jest znaleźć artykuł z września 2009 roku, w którym to prezydent miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak mówi wprost: tam się nic nie dzieje. Czy sensownym wydaje się wytłumaczenie: czekamy na środki kredytu przez inwestora, który po około 7 miesiącach nie zrobił na inwestycji nic? Po pewnym czasie przedstawiciel spółki Dorex zaprzestał kontaktu z urzędem miasta, gdy ten dopominał się wyjaśnień, dlaczego budowa nie postępuje. Wtedy to miała dotrzeć do urzędu informacja o tym, że wierzyciele spółki Dorex występują z roszczeniami do komornika. Wiele ciekawych informacji do przebiegu sprawy wniósł interwent uboczny w osobie spółki będącej wierzycielem Dorexu. Proszę Pani, od kiedy miasto i Pani podjęliście Państwu wiedzę, że spółka z grupy prowadzi egzekucję przeciwko Dorex z prawa użytkowania wieczystego udzielone w ramach umowy z miastem? Wystarczy, że to nie jest pozycja klasy tezy dowodowej. Na jaką pozostałą było. W sądzie, ja niestety nie wiem, jaka jest teza dowodowa dla świadka. To znaczy, to zostało sformułowane w postaci. Jasne, ale Wysoki Sądzie, to są okoliczności, naszym zdaniem, które są istotne dla oceny przez Wysoki Sąd tej sprawy. Jeżeli mielibyśmy możliwość ustosunkowania się do merytorycznych stwierdzeń pozwu i odpowiedzi na pozew, to moglibyśmy uzasadniać. Panie Wysoki, dlaczego Pan zmierza tym pytaniem? Jakie Pan chce okoliczności wykazać istotne dla przedmiotu sprawy, więc rozwiązanie umowy i wydania? Chcę wykazać, Wysoki Sądzie, że miasto doskonale sobie zdawało sprawę od połowy czerwca 2009 roku, że toczy się egzekucja z tego prawa użytkowania wieczystego. Dziękuję. Że... Dziękuję bardzo. Proszę zadać pytanie. Od kiedy Państwo wiedzieli, że toczy się z wniosku spółki z grupy egzekucja sprawa użytkowania wieczystego przeciwko firmie Dorex? Czy nie pamiętam, Panie, od kiedy wiedzieliśmy, że właśnie przeciwko tej spółki, z tej strony związku spółki, przeciwko Dorexowi? Tak jak powiedziałam, w czerwcu 2009 roku wpłynęły pierwsze informacje. I tak mam wiedzę. Natomiast potem oczywiście odbywały się spotkania z przedstawicielami spółki, których spotkania brały udział. Czy przedmiotem tego prawa? Nie wiem, czy na kiedy. Czyli kiedy Pani wskazuje, że jakąś taką pewność Państwa... Wysoki Sądzie, w pośród do zapotrzebowania świadek przed chwilą zeznał, że po czerwcu 2009 roku brała udział z przedstawicielami spółki dotyczących tej właśnie kwestii. Znaczy rozmowy były, tak? Czyli wtedy już Państwo... Były rozmowy, no nie mogę przeczytać. Po czerwcu 2009 roku były rozmowy z przedstawicielami interweniowca, tak? Również spółki tak. Z przedstawicielami interweniowca dotyczące tej kwestii. Coś jeszcze? Tak. Proszę Pani, czy pamięta Pani, jakie propozycje co do rozwiązania problemu tej inwestycji spółka przedstawiała miasto? Nie, nie pamiętam, ponieważ... Były jakieś propozycje? Rozmowy były, proszę wszystkiego sądu, natomiast byłam tam zawsze osobą niedecyzyjną, tylko osobą z informacjami na temat nieruchomości. Jakie były propozycje interwenienta? Taka jest moja rola. Propozycje interwenienta dotyczące nieruchomości. Dobrze, coś jeszcze? Proszę Pani, a proszę powiedzieć, czy pamięta może Pani, że interweniant uboczny spółka oferowała przejęcie w drodze egzekucji od spółki Dorex tej inwestycji i dokończenie tej inwestycji dla miasta? Nie mogę stwierdzić definitywnie, że byłam świadkiem takiej propozycji. Te propozycje rzeczywiście, proszę Wysokiego Sądu, w tym momencie padały bardzo dużo. Nie mogę stwierdzić, że byłam świadkiem propozycji. Ani też zaprzeczyć, że takiej propozycji było, ponieważ... Przejęcia przez interweniąta
interwenienia nieruchomości i dokończenia inwestycji. Nie mogę też temu zaprzeczyć. Wiem, że było dużo propozycji różnych rozwiązania problemu i że władze miasta bardzo rzeczywiście. Tak, ja się problem. Było dużo propozycji. Tak, było. Proszę Pani, a proszę powiedzieć, kiedy miasto podjęło decyzję o rozwiązaniu, czy też o złożeniu pozwu o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego i czy w dacie podejmowania tej decyzji miasto wiedziało o tym, że jest wyznaczona data licytacji tego prawa? Proszę, jak już tutaj sądu miasto, nie wiem, czy pojęcie Pan, na co Pan pojęcie miasto, ja jestem naczelnikiem wydziału. Czy Pani, to w takim razie przepraszam. Czy Pani ma wiedzę w tym przedmiocie, czy ma Pani? Nie, nie, to znaczy wiem, kiedy został złożony wniosek. Pozew. Do sądu, pozew, przepraszam. No to też sądu. A teraz kiedy została podjęta decyzja? Nie wiem, kiedy została podjęta decyzja o wniesieniu pozwu do sądu. Natomiast wiem, że pozew został złożony rzeczywiście z chwilą, kiedy uzyskaliśmy... Do sądu. Pozew został złożony z chwilą, gdy uzyskaliśmy... Wiedzę, że będzie wyznaczona licytacja na całą nieruchomość. Podjęliśmy wiedzę, że zostanie wyznaczona licytacja na całą nieruchomość. Dobrze, jeszcze byś powiem. Wyznaczona licytacja na całą nieruchomość. Wysoki Sądzie, na chwilę obecną Wysoki Sądzie, ja dziękuję. Natomiast biorąc pod uwagę, że dopiero będę miał możliwość ustosunkowania się do twierdzeń pozwu i odpowiedzi, chciałbym zaznaczyć, że ewentualnie, oczywiście za pozwolenie Wysokiego Sądu, będziemy wnioskowali jeszcze dodatkowe przesłanie Pani, bo wydaje nam się, że Pani jest istotnym świadkiem dla tej sprawy. Podsumowując, w czerwcu 2009 roku nastąpiły rozmowy ze spółką będącą wierzycielem spółki Dorex, która to proponowała przejęcie inwestycji oraz jej dokończenie. Dlaczego miasto nie pozwoliło na taki ruch? Czym kierował się prezydent Zbigniew Szczepaniak w swojej decyzji odmowy na taki sposób rozwiązania problemu złej sytuacji finansowej spółki Dorex oraz dlaczego w kwietniu 2010 roku zgodził się na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji? Efekt tych działań jest taki, że dziś, przeszło 4 lata po planowanym terminie zakończenia inwestycji, Otwockie Centrum Miasta tak naprawdę nie istnieje, a sterczące pręty i metalowy płot straszą swoim wyglądem. Czy w ten sposób pokazuje się miłość do miasta?